co mówią statystyki OECD, że 50 tysięcy młodych Polaków jest w tej chwili za granicą i tam studiuje. To jest tak ogromny kapitał intelektualny i też inne doświadczenie niż to, które mają osoby, które żyją i uczą się w Polsce, że naprawdę trudno by było z tego nie skorzystać. To jest nie tylko z korzyścią dla tamtej strony, ale z ogromną korzyścią dla nas. Jako PZU włączamy się w szereg inicjatyw, które są związane z Go for Poland. Zarówno są to staże, gościmy w tej chwili u nas stażystów z Wielkiej Brytanii. Nasz członek zarządu będzie mentorem, będzie dzielił się swoim 20-letnim doświadczeniem z zakresu prawa, szczególnie prawa handlowego. No i nasi eksperci też będą brali udział w różnych wydarzeniach i konferencjach organizowanych w ramach tej inicjatywy. Udimex jest firmą, która ponad 50 lat działa już na rynku polskim. Zbudowaliśmy bardzo duże doświadczenie, mamy olbrzymi zasób wiedzy, którą bardzo chętnie się podzielimy właśnie poprzez program staży, praktyk. Chcemy inspirować i pokazywać, że tu w Polsce, u nas, można robić rzeczy duże. Można brać udział w dużych projektach i czerpać z tego nie tylko rozwój, ale gigantyczną satysfakcję. Sytuacja zagrożenia koronawirusem, okres pandemii, to jest ten czas, w którym tym bardziej osoby, które są z tego pokolenia, które wyrosło i urodziło się w technologii, które z nią doskonale się czuje, znajdą się w organizacji, której na przykład jesteśmy teraz my i w tej zmianie. To jest ich duży plus, że doświadczają życia, często pracy i nauki w innym kręgu kulturowym i buduje to ich doświadczenie na przyszłość. Osoby, które są młode, jeszcze osoby, które są za granicą, a jeszcze mają tutaj rodzinę, gdzie ciągle są w tym kontakcie online'owym. To jest niebywałe doświadczenie, z którego mamy nadzieję będzie można korzystać i zachęcimy ich do przyjazdu na dłużej, zostania u nas.